mojej dziewczynie wszystko na wylosowaną literę. Jesteś gotowa? Jak mi coś kupujesz, tak, zawsze. Za chwilę jemy śniadanko, a w domu w zasadzie tylko my wstaliśmy, więc to jest dziwne. A w dzisiejszym odcinku zasady są zaskakująco proste. Klaudia dostaje koło fortuny, na którym są wypisane wszystkie dosłownie litery alfabetu. Losuje i na daną literę, która wypadła, ma tak naprawdę 3 sekundy. Pierwsza rzecz, która przyjdzie jej do głowy, mówi ją, a ja jej ją kupuję. Oczywiście przedtem musi odpowiedzieć na jakieś pytanie z wiedzy ogólnej, bądź wykonać zadanie. A my jemy sobie śniadanko i lecimy z odcinkiem. Wasze zdrówko, widzowie. Swoją drogą, wy też uwielbiacie kanapki z pomidorem? Ja naprawdę mocno. My już jesteśmy po śniadanku, więc Klaudia wylosuje teraz pierwszą literę na kole fortuny. Pamiętaj, że po wylosowaniu litery masz 3 sekundy na wybranie rzeczy, inaczej jest przypał. Spoko, jestem przygotowana. Dobra, losuję goście. Patrzcie na to. Waga, 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 waga. Flet. 4 sekundy. Flet, 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 flet. Po co mi flet? Pierwszą rzeczą, która ci wpadła do głowy na literę F, to flet. Także co? No jedźmy po flet. Nie wiem, po co ci flet. Tragedia jest z tobą na takich odcinkach. Dobra, Klaudia, grałaś kiedyś na flecie? Tak. A skąd taki pomysł ci się wziął? Wybranie na flecie, bo... Nie, za wybranie fletu na dzisiaj do kupienia. Nie wiem. Może po prostu przypomniało mi się dziecinne czasy. No nie grałaś w podstawówce? Miałeś no nie. Zaznaczenie nigdy? Na cymbałkach się grało w podstawówce. Nie, no ja miałam na flecie i na cymbałkach też. Ja nie wiem, czy my to gdzieś dostaniemy tu, widzowie. 8 hours later. A wy co, hejterzy, nie wierzyliście we mnie? Pana to. Pagot, jaki różowy. Ja nie wiem, jak my to znaleźliśmy, ale w sklepach dla dzieci są też takie rzeczy. Także różowy flet. A czy ja losuję jeszcze raz? Tak, ale to zaraz. Kupmy najpierw flet. Dobra, mamy już flet. Kosztował on 3 dychy. Klaudia, jesteśmy w galerii. Ej, nie dałem ci żadnego zadania do tego. A miałam mieć zadanie? Oddaj flet. Nie, już zagrałam. Czuję się oszukany. Czy losuję jeszcze raz? Tak, losujesz jeszcze raz. Dobra, losujemy, zobaczymy co tym razem wylosuje się. I to będzie... O, okulary. Raz, dwa. Okulary. Okulary? Sensu. Po co mi okulary w zimę? Może sportowe. Sami widzicie, że to nie jest takie proste w 3 sekundy coś wylosować, ale tym razem będziesz musiała odpowiedzieć na pytanie. Bez sensu. Ile subów ma kanał Rogalika? Masz na to 30 sekund. O ile mogę się pomylić? O 3000. 3000? No. Teraz leci, 30 sekund. Masz 552. Nie, 4. 4. Jaka odpowiedź? 554. Dobrze, nie? Dobra, stopujemy czas i muszę cię zmartwić, bo okulary niestety będę musiał kupić. Mam a dokładnie. Co robiliście? Mam dokładnie 555 tysięcy, także idziemy wybrać jakieś okulary. Mam nadzieję, że to nie będą Gucci. Go. Przeszliśmy już chyba wszystkie sklepy i jesteśmy w sklepie sportowym. Klaudia wybrała okulary. Pasują mi? Tak, bardzo pięknie wygląda. A nie ma różowych? Możesz na co dzień w nich chodzić. Nieśmieszne. Dobra, mamy już gogle. Klaudia się będzie uczyć jeździć na nartach, więc na pewno się przydadzą. Kosztowały one mnie 100, no ale są dla ciebie. Dziękuję. Idealny odcinek. Dobra, no to co? Czas wylosować chyba 3 literę. Matko, ile tych liter? Proszę bardzo, telefon w dłoń i losuj. No, mam nadzieję, że tym razem będzie coś ok, bo jest to litera... Raz, dwa, trzy, T-shirt. T-shirt? T-shirt. Może być t-shirt. O, a to jest bardzo stresujące. 3 sekundy to jest za mało. Zestresowałam się. Czekam t-shirt, ale tu nie ma t-shirt. O, znalazłam. Idealne. O, tu jest ładne. Będę się oszukiwać, że mam XS-kę. Nie, no naprawdę S-ki nie ma. No naprawdę, ja nie kłamię, muszę wziąć XS-kę, bo nie ma S-ki. Patrz, co znalazłam. Przecież to by było idealne. Z rzęsami. Widzieliście kiedyś okulary z rzęsami? Mam wrażenie, że jakbym wskoczyła do wody, to by się odkleiły. Jak prawdziwe. Prawdziwe sztuczne. Byliśmy już t-shirt z Sinsaya, ale Klaudia jeszcze się nie spodziewa, że ten t-shirt jest tak naprawdę mój, bo jeszcze nie dostała zadania. Jesteś gotowa na zadanie? Chcesz założyć damski t-shirt? Nie, ale mogę sobie go schować w szafce. Dobrze, że wzięłam XL. Nie bez powodu jesteśmy pod złotymi łukami tam, bo twoim zadaniem będzie zjedzenie cheeseburgera w minutę. Nie ma szans. No ale to tylko minuta na cheeseburgera. Ale nie pamiętasz naszego postanowienia noworocznego? Koszulka jest na szali. Nie chcę, możesz sobie ją wziąć. Dobrze, także koszulka będzie moja. Ale obiecaj, że ją założysz. Nie, wcale nie zrobię tego na końcu odcinka. Dla widza? Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć Rogalika w damskiej koszulce. Dajcie to wyznać w komentarzu, czy za darmo nie zjedlibyście cheeseburgera w minutę i jeszcze za koszulkę, która jest moja, bo ona jej nie dostanie. Nie można tak postępować. Pamiętajcie, jak ktoś daje cheeseburgera za darmo, to się je. Co? Że ja losuję? To jest litera W. Jak W?
Wukruk? Wukruk? A co to jest Wukruk? Że ja idę po bransoletkę. Jaką bransoletkę? Z Wukruk? Zawie, ona mnie za bardzo naciąga na tych odcinkach. Napiszcie w komentarzu, czy tak jest. Dobra, słuchajcie, kupiliśmy już bransoletkę, natomiast Klaudia nie wykonała jej jeszcze challenge'u, ale ten challenge na tą bransoletkę wykona już w domu. A my losujemy ostatnią rzecz w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że to już będzie coś taniego. Dobra, ostatnia już litera Klaudii w dzisiejszym odcinku. I uwaga, uwaga, losujemy literka, która będzie to M. 5, 4, 3... Majonez! Majonez? Mogłaś powiedzieć MacBook, mogłaś powiedzieć wszystko tak naprawdę, powiedziałaś majonez. Jestem fatalna w tą grę. A wiecie co? Szkoda słów. Idę po majonez. Pierwsze co mojej dziewczynie przychodzi do głowy na literę M to majonez, nie MacBook, nie, nie, spokojnie. Majonez. Dobra, słuchaj, w tym czasie jak idziemy po majonez już zadam ci zadanie, a w zasadzie będzie to pytanie. Kraj, w którym powstał majonez, to masz 30 sekund. Ale to zależy, czy majonez kielecki, czy ogólnie. Ogólnie majonez. Majonez? 5 minutes later. Dobra, strzelaj, bo zakładam, że nie wiesz. Francja. Ona ma takiego farta, że ja już nie chcę z nią nagrywać więcej odcinków. Zostawiam ją tam. O, zobaczcie, idzie sobie. Jak można zgadnąć kraj pochodzenia majonezu? Ja to wczoraj sprawdziłem na telefonie. Tragedia, chodźmy już po ten majonez. Dobrze, że nie powiedziałam musztarda, bo nie lubię. Mam majezon. Jestem najszczęśliwszą kobietą na ziemi. Dobra, słuchajcie, Klaudia dzisiaj mnie naciągnęła na gogle, które miały równowartość 100 zł. Absolutnie nie. 99,99. Na flet. Nie działa. Działa, ale nie działa. Łam mi palca, tylko przestań. Na majonez dekoracyjny winiary. Czemu wziąłeś majonez dekoracyjny winiary? Najgorszy. Do tego koszulka, ale koszulka jest moja, gdyż zadania nie wykonałaś. Ale jeszcze teraz będziemy walczyć o tą bransoletkę z Wukruka, która kosztowała 200 zł. Natomiast nie wiem, czemu pani mi tak tutaj spakowała, bo powiedziałem, że to dla mnie nie na prezent, to dostałem ją w takiej saszetce. Nie wiem, o co chodzi, ale jeszcze z tej bransoletki nie możesz skorzystać, gdyż nie wykonałaś challenge. A challenge wiąże się z pewną historią z Sylwestra, gdzie przyjechał do nas ziomek, który poszedł na WBW. Bez przygotowania. Nie, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. W zasadzie jest to przyjaciel Jacoba, który wpadł do nas na Sylwestra i okazało się, że on występował na WBW bez przygotowania i tam cisnął ludziom po starej. Ja wam tutaj puszczę kawałek jego wypowiedzi. Żeby zdobyć tę oto bransoleteczkę za 200 zł, musisz nam tutaj wszystkim, nie dotykaj, nie twoja, tylko moja. Muszę freestylować. Musisz zafreestylować nam elegancko. Yo, yo, poczekajcie chwilę, może się trochę rozwinie. Yo, 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 poczekajcie, to nie takie proste. Lecimy z tym ostro, daj bit, chłopaku. Bum, c, ksz, bum, c, ksz, tutaj jest mój ksz, kanał, a tutaj Instagram. A przed wami siedzi Gigo Gwiazda. Yo, 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 yo. Yo, yo. Ta bransoletka będzie dziś moja. Tak samo jak twoje zakona. Yo, 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 yo. Klaudia. Yo, yo, yo. Zostaw tam na dole lajka, bo jest przyczajka. Dobra, Klaudia, myślę, że możemy to zaliczyć. Także ta bransoletka wędruje do ciebie. Tu mamy, wybrałaś sobie sreberko na takim rzemyku. Czekaj. Już pytam, wiesz. Dobra, widzowie, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, każde 2000 lajków pod tym filmem to jedna dodatkowa rzecz w następnym odcinku. Nie, nie, nie. Dajcie znać koniecznie, jak wam się podobał mój freestyle. Tak jest. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Elo!